Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. To jest oczywiście drugi odcinek Wiedźmina. Przypominam, że w pierwszym uczestniczyliśmy w początku szturmu i teraz jedziemy dalej. Mam się udać za Foltestem. Wiesz, Wiedźminie, jestem nawet gotów darować Luizie, jeśli tylko klęknie przed swoim królem. Bardzo szlachetnie. Kpisz sobie? Zresztą nieważne, jestem pewien, że Luiza zrozumie swój błąd. Poza tym dzieci powinny mieć matkę. Pogubiłem się. Mieliśmy z Luizą lekki kryzys. Chciała ode mnie rzeczy, których nie mogłem jej dać. Rozumiesz? Tak, zdaje się, że tak. Od razu znaleźli się tacy jak hrabia Echeverry. Szlachetni, współczujący. Powiedzieli, zły król chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je. Może nawet wsadzimy na tron. No i baronowa dała się nabrać, jak to matka. A prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu korony. Gromka zdała, kubek wódki! Trzeba lek służby króla! Krew i błoto, pot i chłosta! Nie zakisisz tu ogóra! Taki trzebaś rozrzał jeża! Rozkaz był, jest rąbaj wroga! Zagroż srebrny za temerię! Choć przed nami długa droga! O Jezu. Ale zobaczcie, jak to jest ciekawe zrobione. Kubek wódki! Trzeba lek w służbie króla! Krew i błoto, pot i chłosta! Nie zakisisz tu ogóra! Taki trzebaś! Tak jest, nie zakisisz ogóra, ale co innego. Zagrasz srebrny za temerię! Choć przed nami długa droga! Dobra. Czołem, żołnierze! Czołem, królu! Gdzie, kurwa, zmierzamy? Na bitwę! Po co, kurwa, zmierzamy? Po zwycięstwo! No, i tak trzymasz. No. Uwaga, to już wtedy! Wszyscy na broni! Ta wieża to był poroniony pomysł. Miała złamać ducha buntowników. Banda lordów i paniczyków przyjechała z pompą pobiegać po murach, podczas gdy prawdziwe wojsko ginęło w gównie i szczynach na ulicach pod nimi. Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne czy bitwa czy bal, najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze stroje. Świata nie zmienimy, Wiedźminie. Mów dalej. Na początku wszystko szło gładko, póki nie trafiliśmy na Ariana Lavaletta. Lordzie Soiksen, sforsujcie bramę do centralnej wyspy. To dobry dzień na zabijanie, wasza wysokość. Za mną, panowie! Za Temerię! Lordzie Swan, wasi ludzie idą ze mną. Musimy dostać Ariana Lavaletta i złamać morale obrońców miasta. Wedle rozkazu,
Geralt, panowie, za mną! Po chwałę! Cofnąć się do kurwy nędzy! Zabraniam wam ginąć jak idioci! Słyszycie? Kurwie syny mają dobre pozycje. Jak tak dalej pójdzie, wystrzelają nas jak kaczki. Masz jakiś pomysł? Balista powinna załatwić sprawę. Dobra, pokonaj obrońców. Zaraz zobaczymy, jak tu się schodziło. Też nie. Czy tu można spaść? Zaraz zobaczymy. Prawdopodobnie nie. Tak jest, nie można spaść. No miejmy nadzieję, że w Wiedźminie 3 już będzie można. Prawdopodobnie muszę tutaj iść. Ke? Odejdź ode mnie! Wiem, muszę pamiętać o zapisywaniu. Nie ustępować ani na krok! Nie ustępować ani na krok! Wiedźmina! Kurde w dupę! Nie mogę odskoczyć od tej pułapki.
Dobra, oni i tak nic ciekawego nie mają, to... Zabić wiedźmina! Tego momentu chyba miałem nagrane, a nie, celowanie jeszcze było. Następni. Uciekaj. Dobra, elegancko, teraz tylko prawdopodobnie strzelić trzeba, uwaga. Na wieżę, chłopy, na wieżę! Bogowie są z nami! Tylko ja teraz którędy mam iść, zaraz zobaczymy, tu. Niestety nie. Asasin tutaj się smażył, będzie zaraz, bo ta słoma się zapali. Dobra. W takim razie ja też tam idę. Jeszcze mam jaskółki 7 minut. Tu nigdzie wejścia nie ma. Jedyne wejście jest tutaj, więc lecimy tutaj. Nie wiem, czy tu się to otworzy. Raczej nie. Może mogę tu wskoczyć z powrotem? Tak. Dobra, no to... Lecimy, walczymy. Gościu.
No cóż, siadło mu się. Lecimy dalej. Okej. Rozwalić to już! Topornicy! Porąbać na szczapy! Dobra, lecimy do ataku. Zabić wiedźmina! Jakiś wielkolud kurka wodna tu. O, wielkolud. Kurde, nie działa. No to kurczę samym tym. Chyba na stery takie. Dobra. Udało się. No przeszukajmy, co miał. Może wielkolud coś miał, kurde, ciekawego. No miał ulepszenie zbroi. Kurka wodna, znalazłeś ulepszenie elementu zbroi. Możesz użyć tego przedmiotu, żeby podnieść statystyki kurtki, butów, rękawic lub spodni. Aby ulepszyć przedmiot, wejdź do ekwipunku. O i dalej myśleli, że kurka wodna, jestem mistrzem w szybkości czytania. Wejdziemy tutaj i co? Ulepszenia, ulepszenie zbroi. Co to daje? Zbroja plus jeden. I co? Będę miał teraz już takie te? Szkoda, że nie spojrzałem. No ale wykonane to jest rewelacyjnie. Odstąpcie, bo wystrzelamy was jak wściekłe psy! Arian Lavalette, nie będzie łatwo. Poddaj się, Arian! Potraktuję cię honorowo! Pędosz się, królu! Zasypać ich strzałami! Dalej, chłopy! Za Temerię! Mają dobre osłony. Co proponujesz? Spróbuję się tam dostać. Jeśli łucznicy zapewnią wsparcie, powinienem dać radę. To syn Luizy i starego barona, dziedzic tych ziem. Jest porywczy i dobry w mieczu. Uważaj. Przemówię mu do rozumu. Osłaniać wiedźmina! Okej, okay, czyli moim zadaniem będzie... dostać się tam. No kurczę, będą we mnie teraz tutaj strzelać, mimo tego, że ja jestem schowany? Okej, tu chyba nie. Ale oczywiście ten atak to już będzie w następnym odcinku. Także żegnam się z wami i do usłyszenia.